Dzień dobry, witamy Was w kolejny dzień targów Caravan Salon w Düsseldorfie. Tym razem zaprezentujemy Wam gamę pojazdów z grupy EHG, czyli Leica, Hummer i Detlefs. Zapraszamy na prezentację. Witam Państwa na hali numer 6, na stoisku marki Leica, gdzie pokażemy Wam w skrócie cały przekrój pojazdów tej marki. Zacznijmy więc od Leica Cosmo w wersji pełnej Integry. Leica, która w zeszłym roku przeszła lift. Prezentuje się naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Włosi od zawsze słyną właśnie z poczucia stylu, który cieszy się uznaniem wielu klientów. Tutaj akurat pojazd w popularnym układzie z łóżkami niemieckimi pojedynczymi z tyłu z możliwością połączenia w jedno duże łóżko. W centralnej części oczywiście kuchnia. Z drugiej strony łazienka, salon z kanapą w kształcie litery L, fotele obrotowe, łóżko opuszczane manualnie nad częścią szoferki i pojazd oczywiście typowo dla Leica zbudowany na podwoziu Fiata Ducato. Chodźmy dalej. Tutaj mamy pojazd współintegrowany. Bardzo ładny tylny zderzak z oświetleniem w pełni LED-owym, oczywiście z łajką na górze. Typowo dla tego producenta. Leica Cosmo 409. Zapraszam Was do środka. Pojazd oczywiście ponad 7-metrowy, jedna z dłuższych propozycji w linii modelowej Cosmo. Tutaj znowu łóżka niemieckie. Prysznic tym razem po drugiej stronie w stosunku do toalety. Toaleta tutaj za drzwiami z możliwością zamknięcia tych drzwi i odseparowania części łazienkowo-sypialnej. Dalej oczywiście kuchnia, po drugiej stronie lodówka i z przodu kanapa w kształcie litery L oraz obrotowe fotele kierowcy i pasażera, a nad salonem opcjonalne łóżko opuszczane w tym przypadku elektrycznie. Kolejna w hierarchii linia modelowa Leica, czyli EcoVIP, pojazd w pełni zintegrowany również na podwoziu Fiata Ducato. W tym przypadku model 2109, czyli pojazd dosyć krótki, dosyć kompaktowy, o długości niespełna 6,60. Zerknijmy do środka. Tak jak widzimy tutaj przy wejściu, pojazd nagrodzony za swój design, także tutaj nie tylko klienci uważają tą markę za niezwykle gustowną, ale również specjaliści w tej dziedzinie. I tak jak widzimy w środku, dzięki kompaktowym rozmiarom pojazd jest bardzo dobrze zaprojektowany, łóżka pojedyncze, łazienka kompaktowa z ruchomą ścianką, która pozwala nam odseparować prysznic. Po drugiej stronie moduł kuchenny, tutaj oczywiście z mniejszą lodówką, bo przy tych rozmiarach pełnej Integry musimy iść na pewne kompromisy. Linia modelowa EcoVIP, jako jedyna z linii modelowej Leica, posiada w swojej gamie również campervany, czego przykład mamy tutaj również na stoisku. W trakcie targów jest to w tym przypadku model EcoVIP 600, czyli pojazd 6-metrowy zbudowany na podwoziu Fiata Ducato,
pojazd z tylnym łóżkiem poprzecznym, dwuosobowym, z dosyć fajnie zaprojektowaną łazienką. Mimo kompaktowych rozmiarów jest tutaj naprawdę dużo miejsca. Też fajny patent, jeżeli chodzi o składany stolik w części salonowej, dzięki któremu zyskujemy tutaj naprawdę dużo przestrzeni, co widać, że możemy sobie swobodnie usiąść. Nie ma też tutaj typowo nogi, która zwykle ogranicza nam przestrzeń na nasze nogi. Także bardzo fajnie zaprojektowany pojazd. Przejdźmy kawałek dalej. Tutaj znajdziemy propozycję nieco krótszą, dodatkowo z otwieranym dachem, z miejscem do spania dla dwóch osób. Także na przestrzeni 5 metrów i 40 centymetrów znajdziemy tutaj tak naprawdę nawet 4 miejsca do spania. W tym przypadku widzimy inną kolorystykę mebli, tą ciemniejszą. Też ciemniejsza tapicerka, tutaj oczywiście Leica jako marka słynąca z designu ma wiele propozycji, jeżeli chodzi zarówno o tapicerki, jak i właśnie kolorystykę mebli. Tutaj wszystko nieco bardziej kompaktowo, ale jednak dalej to poczucie przestrzeni mimo małych rozmiarów da się odczuć. No i oczywiście na samym froncie stoiska marki Leica znajdziemy produkt topowy. Leica Creos, w tym przypadku w wersji również w pełnej integrze. Tak jak widzimy, posiadająca również wiele nagród, wiele razy nagradzana zarówno za design, jak i za jakość. Pojazd, tak jak widzimy, cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem tutaj na targach. Rozwiązania, które są typowe dla Leica, na przykład właśnie podwójna podłoga, doskonale izolowana. Korzystając z okazji, będąc na zewnątrz, przejdźmy też do tyłu pojazdu, gdzie bramy garażowe z obu tak naprawdę stron pojazdu przywołują nam na myśl skrzydła, które możemy oczywiście zaobserwować w logo tej marki. Trzeba przyznać, że ta tylna ściana oraz otwarte drzwi garażowe naprawdę robią bardzo duże wrażenie. No ale chodźmy, spróbujmy dostać się do środka, bo tam pojazd też na pewno Was zachwyci. Witam Państwa w środku Leica Creos 5109, czyli pojazd już typowo powyżej 3,5 tony o długości niecałe 7 m 90 cm, także tutaj przestrzeni jest naprawdę dużo i widać, że jest ona doskonale wykorzystana. Z przodu salon z kanapą w kształcie litery L, po drugiej stronie mamy też dosyć szeroką, długą kanapę, za nią na przykład schowek, więc jest tutaj ta przestrzeń doskonale zaplanowana. Oczywiście smaczki, czyli stół tutaj z takim materiałem a la kamiennym, który jest oczywiście imitacją, to wszystko robi bardzo dobre wrażenie estetyczne. Górne szafki też tutaj wykończone elementami aluminiowymi. Bardzo szeroki tutaj moduł kuchenny z kuchenką trójpalnikową, taką z prawdziwego zdarzenia. Też tutaj, jeżeli chodzi o szufladę w dolnej części, to bardzo fajnie rozplanowane, no, tak naprawdę jak w domu, czyli mamy też do czynienia tutaj z takimi schowanymi szufladami. Wszystko oczywiście tutaj z funkcją cichego domyku, jak przystało na markę klasy premium. Duża lodówka o pojemności niespełna 170 litrów z oddzielnym zamrażalnikiem, nad nim piekarnik gazowy. W dalszej części znajdziemy prysznic, no, który robi bardzo, bardzo duże wrażenie. Po drugiej stronie oczywiście część toaletowa. A w tylnej części oczywiście łóżka pojedyncze z możliwością połączenia w jedno bardzo szerokie łóżko do spania, przynajmniej dla dwóch osób.
Tak jak widzimy, w tym roku Leica na swoim stoisku nie pokazała zbyt wielu nowości, natomiast trzeba przyznać, że design, który ta marka posiada, rozwiązania techniczne nadal cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem potencjalnych klientów, co widać tutaj na stoisku. I bardzo cieszymy się, że będziemy mogli wciąż pokazywać dla Państwa, prezentować u nas w salonach pojazdy tej marki. Także zapraszamy Was do odwiedzin. A teraz przejdźmy do stoiska kolejnej z naszych marek, która również szczyci się bardzo dobrym designem, ale też jakością, czyli będzie to marka Eriba, która do tej pory prezentowała nam głównie przyczepy, ale tym razem będzie też mały smaczek dla fanów campervanów. Zapraszam. Eriba to zdecydowanie marka ponadczasowa, której design broni się na przestrzeni lat i nie potrzebuje on wielu zmian, co możemy zaobserwować na stoisku, jeżeli chodzi o przyczepy Eriba Touring. Tak naprawdę znajdziemy jedną nowość, oczywiście nie jeżeli chodzi o design, ponieważ ten design jest, tak jak wspomniałem, ponadczasowy i nie wymaga wielu zmian co roku, ale mimo wszystko marka Eriba przygotowała pewną nowość na ten rok i będzie to przyczepa Eriba Touring w nowym układzie, w układzie 620. Zapraszam Was do środka. Wielu klientów pyta nas o kompaktowe przyczepy, gdzie będzie miejsce do spania dla dwóch osób, a na przodzie przyczepy znajdziemy moduł kuchenny. I to jest właśnie taka przyczepa, tak jak widzimy tutaj, z dużym blatem roboczym, z kuchenką wyposażoną również opcjonalnie w piekarnik gazowy. W tylnej części znajdziemy salon, który jest tutaj również miejscem do spania, tak? Czyli mamy tutaj dwa pojedyncze łóżka. W tej części taki kredensik z szufladami, z szafkami. Typowo dla Eriby również kompaktowych rozmiarów łazienka z możliwym pakietem prysznicowym, a jeżeli chodzi o górną część i tutaj rozkładany namiot, to mamy też miejsce do spania dla kolejnych dwóch osób. Także na niewielkiej przestrzeni, przyczepa bardzo niska oczywiście, czyli też przyczepa, która będzie bardziej ekologiczna, ponieważ zwykle pojazdy, które ją ciągną, no, spalają mniej paliwa. Jest to rozwiązanie na pewno bardzo ciekawe i z pewnością spotka się z zainteresowaniem wielu potencjalnych klientów. A teraz chodźmy zobaczyć najnowsze dziecko marki Eriba, czyli Eriba Car Campervan. Zupełna nowość w tym roku. Eriba, która do tej pory słynęła z przyczep kempingowych, postanowiła rozszerzyć gamę swoich produktów o campervany, które, tak jak widzimy, od razu nawiązują zdecydowanie stylistyką do doskonale znanych nam przyczep tej marki. Widzimy tutaj bardzo ciekawe możliwości, jeżeli chodzi o wybór kolorystyki pojazdu. Na przykład może być to kolor czerwono-biały, może być niebiesko-biały, może być również bardziej taki stonowany kolor szary w dwóch odcieniach. Jeżeli chodzi o wnętrza tych pojazdów, to tutaj zdecydowanie widzimy też te smaczki designu, które są typowe właśnie dla marki Eriba. Meble tutaj w połączeniu takiego koloru niebieskiego z ciemniejszym kolorem drewnianym. Model 600, czyli łóżko poprzeczne z tyłu pojazdu, dwuosobowe. Tutaj część garażowa, łóżko oczywiście z możliwością złożenia. Tutaj miejsce na dwie butle gazowe. Między innymi również taka akcesoryjna szuflada. Także bardzo tutaj w tej części garażowej fajnie rozplanowana jest ta przestrzeń. Zobaczmy, może uda nam się wejść do środka tego pojazdu. No i tak jak widzimy tutaj klasycznie salonik, kanapa z bardzo wygodnymi poduchami. Tutaj też pasażerowie w tylnej części nie powinni narzekać na wygodę. Obicia takie a la filcowe, bardzo modne aktualnie. W tylnej części łazienka kompaktowa, też z fajnymi rozwiązaniami, jeżeli chodzi właśnie o szafki, o rozkładane tutaj
z rozkładaną umywalkę, oczywiście kaseta, toaleta z kasetą chemiczną, po drugiej stronie kuchnia też z kawałkiem blatu roboczego, czego często w campervanach brakuje, klasycznie kuchenka gazowa dwupalnikowa zintegrowana ze zlewozmywakiem, a w dolnej części szufladę oraz lodówka na froncie. Trzeba przyznać, że wszystko to robi bardzo, bardzo dobre wrażenie i nie możemy się doczekać, aż ten pojazd trafi do naszych salonów. Marka Eriba słynie przede wszystkim i rozpoznawalna jest przyczep Touring, czyli przyczep o bardzo klasycznym kształcie, od lat niezmiennym tak naprawdę, ale trzeba wspomnieć też o tym, że ta marka posiada przyczepy bardziej klasyczne z układami bardzo popularnymi, rodzinnymi. Są to na przykład przyczepy Eriba Feeling, czy też przyczepy z linii modelowej Nova Light. Tutaj dla przykładu możemy pokazać jeden właśnie z takich modeli typowo rodzinnych, modeli dosyć kompaktowych, nawet dla 6 osób. I tutaj w tym układzie znajdziemy łóżka piętrowe w tylnej części. Z przodu znajdziemy łóżko małżeńskie, poprzeczne, dwuosobowe. Tuż za nim salon bardzo komfortowy, również z możliwością konwersji na łóżko dwuosobowe. Także już łącznie mamy tych miejsc do spania 6. W środkowej części moduł kuchenny, obszerna szafa ubraniowa, lodówka czy łazienka. Wszystko tak jak widzimy, zrobione w bardzo dużym smaku, typowo dla Eriby. Przyczepa kompaktowa, tak jak wspomniałem, dosyć lekka, więc przy odpowiednim holowniku możliwe jest prowadzenie takiej, ciągnięcie takiej przyczepy, posiadając wyłącznie prawo jazdy kategorii B. Także jest to na pewno bardzo duży plus tych przyczep. Przejdźmy płynnie do stoiska marki Hymer, gdzie na przykładzie pojazdu Venture S możemy poznać nieco nutki futuryzmu karawaningowego. Zapraszam na prezentację marki Hymer. Na stoisku Hymera wita nas jak zwykle topowy produkt tej marki, znany nam od już kilku lat tak naprawdę, czyli model Venture S. Pojazd bardzo futurystyczny. Pojazd terenowy, doskonale nadający się zarówno na drogi publiczne, jak i te mocno niepubliczne. Wielokrotnie pojazd omawiany przez nas, także tutaj tak naprawdę tylko zahaczymy o niego. Typowo właśnie sypialnia na górze, w tylnej części otwierany taras z niesamowitym widokiem. Tak jak widzimy, pojazd, mimo że już na kilku targach, nawet w Polsce, mogliśmy go obejrzeć, to nadal cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony zwiedzających. Przejdźmy teraz na dalszą część stoiska, gdzie zobaczymy kilka nowości tej marki, które na pewno Was zainteresują. Pozostając w tematyce pojazdów offroadowych z napędem 4x4, pojazdów, które świetnie nadają się na każdy teren, zwróćmy uwagę na pojazd Hymer MLT w wersji crossover. Pojazd już wcześniej dostępny w tej marce, jednak w tym roku przeszedł on lekkie zmiany, jeżeli chodzi o stylistykę, szczególnie zewnętrzną. W tym przypadku jest to model 570, czyli model krótszy z gamy tych pojazdów. Pojazd o długości poniżej 7 metrów, dokładnie 6,74. Tak jak widzimy, nowa stylistyka oklejeń z takim jaskrawym, zielonym kolorem. Pojazd w wersji crossover oczywiście posiada szereg udogodnień, które pozwolą nam zachować niezależność od jakichkolwiek kempingów. Tutaj możemy znaleźć między innymi rozbudowany na maksa już system baterii o łącznej pojemności 320 Ah. Pojazd ma również w standardzie panele fotowoltaiczne, również przetwornica, tutaj rozwiązania typu miejsce na drugą kasetę, tak też, żeby właśnie od tej infrastruktury kempingowej jak najbardziej się
uniezależnić. A z tyłu pojazdu znajdziemy między innymi miejsce na koło zapasowe, czy drabinkę z relingami na dachu, gdzie możemy sobie też wejść. Tam mamy blachę ryflowaną, także jest to bardzo fajna ciekawostka. Garaż, mimo tego, że pojazd jest dosyć kompaktowy, jest bardzo obszerny. W tym przypadku tutaj widzimy też ryflowaną blachę, która pozwala nam na to, żeby po prostu ta część podłogowa w garażu się nie porysowała. Oczywiście rzeczy typu prysznic zewnętrzny, to jest typowe dla pojazdów właśnie, które nadają się doskonale na warunki pozakempingowe. Zerknijmy sobie, bo tutaj mamy kolejkę, ale zerknijmy okiem kamery, jak wygląda ten pojazd w środku. Od zeszłego roku pojazd po facelifcie z wnętrzem, które przywodzi nam tutaj, jeżeli chodzi o stylistykę, od razu w stylistykę związaną z pojazdem Venture S, czyli kolor Native Bamboo, oraz tapicerka w bardzo fajny sposób pikowana. Po drugiej stronie kolejny crossover, tym razem w wersji campervana, czyli Grand Canyon S. Pojazd również doskonale wyposażony, jeżeli chodzi właśnie o niezależność pod kątem infrastruktury kempingowej. Pojazd opcjonalnie możemy wyposażyć w otwierany dach z miejscem do spania dla dwóch osób, a jeżeli chodzi o tylną część, możemy tutaj na drzwiach zamontować bagażnik, który pozwala nam zamontować rowery, koło zapasowe, boksy do przechowywania. Jest to pojazd 6-metrowy z łóżkiem poprzecznym, bardzo zwinny, bardzo sprawny. Tutaj oczywiście napęd 4x4, silnik 190 koni mechanicznych. Także pojazd, który poradzi sobie naprawdę na każdym terenie. Chodźmy dalej. Przechodząc przez stoisko Chimera, możemy znaleźć wiele pojazdów, które już za chwilę pojawią się w naszej ofercie. Jest to m.in. Chimer MLT 570 w wersji Experience. To, co wyróżnia tą edycję Experience, to jest charakterystyczne oklejenie zewnętrzne, szoferka w kolorze takim ciemnoszarym, markiza antracytowa, a w środku znajdziemy m.in. w standardzie telewizor o rozmiarze 32 cali. I taki pojazd będzie się produkował dla nas jeszcze w tym miesiącu, także jeżeli Was interesuje taki model, zapraszamy do kontaktu. Kolejną nowością na stoisku marki Chimer jest pojazd Grand Canyon S w wersji 700, czyli na podwoziu nieco dłuższym. Pojazd, który możemy zamówić z napędem na 4 koła, ale także z napędem na oś tylną. Pojazd dostępny na podwoziu Mercedesa Sprintera, czyli w różnej kolorystyce, między innymi właśnie taka czarna, czy też taki bardziej piaskowy kolor. Pojazd dzięki swoim wymiarom długościowym posiada bardzo dużo przestrzeni w środku, co mam nadzieję za moment uda nam się Państwu pokazać. Jeżeli chodzi o wnętrze pojazdu, to tutaj klasycznie z przodu salonik z bardzo wygodną, profilowaną kanapą. Fotele oczywiście obrotowe. Stylistyka pojazdu, jeżeli chodzi o dekor mebli, typowa już dla modeli marki Grand Canyon, czy MLT, czy też oczywiście Venture S, który był pionierem, jeżeli chodzi o tę stylistykę. Dalej moduł kuchenny z wieloma szufladami, z większą niż typowo dla campervanów lodówką, również z szafą, a także z łóżkami wzdłużnymi. Oczywiście tutaj przy długości 7 metrów możemy sobie na to pozwolić, także nawet wysokie osoby znajdą tutaj dużo przestrzeni dla siebie. No i to, co jest bardzo, bardzo fajne w tym pojeździe, to łazienka. Łazienka z możliwością separacji kabiny prysznicowej, która jest naprawdę pokaźnych rozmiarów, co widać na załączonym obrazku. Można tutaj wygodnie się wykąpać i jest to nietypowe dla campervanów, a tutaj na tej długości jednak jest to
możliwe do zaoferowania. Nad nami dach otwierany z miejscem do spania dla dwóch osób, także pojazd w tej wersji nada się doskonale do podróży nawet dla czterech osób. Korzystając z okazji, będąc już na stoisku Hummera, warto też wspomnieć o linii modelowej Trump S, czyli bardziej podstawowej linii modelowej, ale zbudowanej już na podwoziu Mercedesa. Takie modele również mamy zamówione do nas z krótkim terminem produkcji. I tutaj ciekawostką, na którą chciałbym zwrócić uwagę, jest stylistyka mebli, która do tej pory nie była zbyt mocno znana i pokazywana przez nas w naszej ofercie. Tutaj, tak jak widzimy, dekor drewniany górnych szafek, który mocno ociepla tą przestrzeń. Dotychczasowo białe szafki nie zawsze spotykały się z uznaniem osób, które lubią taką bardziej domowy klimat w swoich pojazdach. A myślę, że właśnie te elementy dekoracyjne, drewniane sprawiają, że ten pojazd stał się po prostu bardziej domowy. Warto też wspomnieć, że linia modelowa Trump jako linia modelowa Pull-Integr w marce Hummer posiada możliwość zamówienia salonu w takiej ławce z kanapą w kształcie litery L, ale również w układzie face-to-face, o co wielu klientów również pyta. A na koniec spójrzmy na łazienkę tutaj z obrotową ścianką. W tym przypadku jest to model 585, więc pojazd krótszy, bardziej kompaktowy, także tutaj też rozwiązania kompaktowe dla łazienki. Zapraszam dalej. Wielokrotnie na moich prezentacjach pojazdów marki Hummer wspominałem o podwoziu SLC, czyli autorskiej ramie dla pojazdów z marki Hummer. Tak jak widzimy, tutaj możemy zobaczyć właśnie, co innowacyjnego jest w tej ramie. Miejsce na zbiorniki na wodę, miejsce na piec, miejsce na energię, na akumulatory, czy właśnie całą bazę energetyczną. Wszystko jest w podwójnej podłodze, tak jak widzimy, dosyć dużej wysokości. Pojazd w tylnej części posiada niezależne zawieszenie dla obu kół. Tutaj, jeżeli chodzi właśnie o część garażową, to za pomocą wzmocnienia możemy sobie zwiększyć nośność garażu nawet do 450 kg. Tak jak tutaj widzimy, jest przekrój tej podłogi. Pojazdy wyposażone, zbudowane na podwoziu SLC posiadają bardzo duże zbiorniki na wodę. Zbiornik na wodę czystą to zbiornik o pojemności 180 litrów, zbiornik na wodę szarą ma litrów 150. Dalej, tak jak widzimy, w zależności od układu, w zależności od modelu, zawsze mamy też taką część do przechowywania, którą możemy wyposażyć na przykład w taką wysuwaną szufladę, a w dalszej części znajdziemy już bliżej zwykle salonu piec, miejsce na akumulatory czy elektroblok. Najpopularniejsze pojazdy marki Hummer, czyli linia modelowa BMC, dotychczas dostępna była w wersji standardowej lub w edycji White Line. Nowością na sezon 2025 jest edycja Black Line, czyli to, co tutaj znajdziemy, to między innymi zupełnie nowe oklejenie, czarna szoferka, czarne felgi aluminiowe, oczywiście też czarna markiza. Tutaj wszystko jest w kolorystyce takiej ciemniejszej, wszystko ze sobą doskonale współgra. Natomiast jeżeli chodzi o wnętrza pojazdu, to nie mamy tutaj zmian. Jeżeli chodzi o stylistykę, jest to nam już doskonale znana stylistyka z układów BMC w dostępnych dwóch kolorach, jeżeli chodzi o dekor drewniany, czyli albo tutaj taki dębowy o jasny, albo ciemniejszy, taki wpadający bardziej w odcień orzechu. Tak jak widzimy, Hummer zaprezentował nam kilka nowości, które wśród odwiedzających cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. A teraz przejdźmy do kolejnej z naszych marek z grupy EHG, a będzie to Detlefs. Zapraszam.
Po odczekaniu kilkunastu minut w kolejce witam Państwa na hali 7A, gdzie swoje stoisko ma marka Detlefs. A na tym stoisku jedna z najgorętszych premier tych targów, czyli pojazd Globebus Performance w edycji 4x4. Zapraszam Was do obejrzenia tego pojazdu. Tak jak widzimy, pojazd zbudowany na podwoziu Volkswagena Craftera z napędem 4x4, czyli idziemy w te trendy pojazdów gotowych na każde drogi, niekoniecznie te publiczne. Pojazd posiada w standardzie m.in. markizę, felgi aluminiowe 18-calowe. Pojazd o długości niespełna 7 metrów, dokładnie 6,85. Część garażowa tutaj oczywiście zabezpieczona blachą ryflowaną. Tutaj w dalszej części widzimy opcjonalny filtr wody czystej. Pojazd jest doskonale przygotowany właśnie na warunki takie pozakempingowe, jeżeli chodzi właśnie zarówno o przygotowanie pod kątem zbiorników na wodę z dodatkowym właśnie filtrem, jak i akumulatory, których moc tutaj łączna to jest około 260 amperogodzin. W środku tak naprawdę typowy design dla kamperów marki Detlefs, czyli drewniane fronty szafek górnych. Tutaj taki design przypominający nam okładzinę filcową. Tak jak już wspomniałem, podwoziem jest Volkswagen Crafter z automatyczną skrzynią biegów o silnik o mocy 165 koni mechanicznych. Układ, jeżeli chodzi o wnętrze, to układ klasyczny z łóżkami niemieckimi z tyłu, dwa pojedyncze łóżka z możliwością przedłużenia. W dalszej części panel kuchenny z lodówką, dosyć dużą, 133-litrową. Lodówka oczywiście kompresorowa. Jeżeli chodzi o ogrzewanie, mamy tutaj ogrzewanie Truma Kombi Diesel. Tutaj część łazienkowa również z obracaną ścianką, która umożliwia nam odseparowanie kabiny prysznicowej. Czyli tak, Truma Kombi Diesel, lodówka kompresorowa, duża ilość akumulatorów. To wszystko sprawia, że pojazd świetnie nadaje się na wypady na dziko. Jeżeli chodzi jeszcze o takie nowinki, które tutaj są, no to w standardzie uzyskujemy m.in. telewizor o wymiarach 32 cali z funkcją smart, a także antenę internetową. Także już tutaj w bazie sam pojazd jest doskonale wyposażony i nadaje się nawet na długie, dzikie podróże. Przejdźmy dalej. A tuż obok mnie kolejny pojazd na bazie Volkswagena Craftera w gamie marki Detlefs, czyli Globetrail Performance. Camper van z miejscem do spania dla dwóch osób w tylnej części z łóżkiem poprzecznym. Tutaj, jeżeli chodzi o przód, klasycznie ławka dwuosobowa z fotelami obrotowymi. To, na co warto zwrócić uwagę, to bardzo fajna stylistyka pojazdu, nawet tutaj te elementy zewnętrzne z takim paskiem LED-owym. Wszystko zrobione w takiej stylistyce jasno-szarości z jasną okleiną drewnianą. Jest to obecnie bardzo modne i cieszy się dużym zainteresowaniem klientów. Też ciekawym rozwiązaniem jest lodówka schowana w przedniej części szufladowa. I za chwilkę przejdziemy do środka, gdzie pokażę Wam łazienkę, która jest w tym pojeździe, która też na pewno może wzbudzić u Was zainteresowanie. Tak jak widzicie, rozwiązanie tutaj, jeżeli chodzi o prysznic, to poszerzenie części łazienkowej, tutaj z obrotową taką wysuwaną ścianką, dzięki której zyskujemy tutaj kabinę prysznicową w tej części centralnej, dzięki czemu nawet większe osoby z łatwością będą mogły wziąć prysznic. Też tutaj, jeżeli chodzi o rozwiązanie, no to wysuwana umywalka, która też nam daje tutaj dużą przestrzeń przytoaletową, więc na bardzo kompaktowym jakby układzie znajdujemy dużo miejsca takiego łazienkowego. Warto też zwrócić uwagę na nowe podwozie Volkswagena Craftera z nowym systemem multimedialnym. Takie pojazdy na rok 2025 też będą u nas dostępne w ofercie. Zapraszam dalej. Teraz kolejna z nowości na stoisku marki Detlefs, czyli
układ Globetrail 640HR. To, co wyróżniać będzie ten model, zobaczymy sobie zaraz w tylnej części, bo będzie to łóżko piętrowe w części tylnej. Tak jak widzimy, miejsce do spania w tym modelu jest nawet dla czterech osób. Łóżko, które jest na górze, jest też regulowane na wysokość. Także tutaj tą przestrzeń możemy sobie w odpowiedni sposób regulować. Zapraszam dalej. I kolejna nowość na stoisku marki Detlefs, czyli Globebus Active Camp T1. Tak jak widzimy, pojazd półintegrowany, kompaktowy o wymiarach 6 metrów, długości 2,20, szerokości z układem z łóżkiem poprzecznym. Zerknijmy może kamerką do środka, bo tutaj też kolejka do tego pojazdu jest całkiem duża. A nowości na stoisku marki Detlefs jest jeszcze więcej, także przejdźmy dalej i zobaczmy kolejne. Kolejne nowinki na stoisku marki Detlefs to pojazdy półintegrowane Just Camp T w układzie tutaj na przykład 7052 EB, czyli układ z pojedynczymi łóżkami z tyłu, z opuszczanym łóżkiem w części salonowej. Pojazd w bardzo fajnej stylistyce, takiej bardzo jasnej. Tutaj mamy kolejeczkę, ale możemy przenieść się na drugą stronę stoiska, gdzie kolejna nowość, czyli kolejny układ w linii modelowej Just Camp T. Tym razem 7052 DBL, czyli układ, gdzie będziemy mieli z tyłu łóżko królewskie, z przodu kanapę face to face, a nad nią miejsce do spania. Tak jak widzimy, tutaj jeszcze na zewnątrz pojazd z łóżkiem królewskim, które jest manualnie opuszczane, także możemy sobie tutaj regulować wysokość, żeby uzyskać wyższy garaż. I mam nadzieję, że uda nam się też okiem kamery zerknąć tutaj do części salonowej, ponieważ linia modelowa Just Camp T wyróżnia się zdecydowanie jasnym wnętrzem, takim ciepłym, domowym, co od razu widzimy. W tym przypadku akurat w tym konkretnym modelu, tak jak widzimy, nie mamy opcjonalnego łóżka opuszczanego, ale oczywiście przy konfiguracji możemy to zamówić i chodźmy dalej. Nowości znajdziemy również w linii modelowej Trend. Tutaj w tym przypadku Trend T w układzie 6617 EB, czyli układ z łóżkami pojedynczymi z tyłu, a także z łóżkiem opcjonalnym łóżkiem opuszczanym w przedniej części, które jest jednoosobowe. Pojazd bardzo kompaktowy o długości 6,71 metrów. Pojazd o wysokości 3 metrów i o szerokości 2,33. Zapraszam do środka. Tutaj sobie zerkniemy już, jeżeli chodzi o stylistykę, to znana nam z ostatnich zmian takich designu stylistyka marki Trend. Układ z łazienką w środku, również właśnie z przesuwaną ścianką. A przed nami ostatnia z nowości Detlefsa. Zapraszam. Tym razem prawdziwy olbrzym na tym stoisku. Detlefs XL Family. Pojazd alkowa w układzie 7872. Zapraszam najlepiej do środka, gdzie obejrzymy jego wnętrze i jego układ. Pojazd oczywiście powyżej 3,5 tony, tutaj DMC 5400, także pojazd na kategorię C z dużą ładownością, z bardzo dużą przestrzenią w środku. Nad szoferką, oczywiście tutaj szoferka i samo podwozie, to jest Fiat Ducato, doskonale nam znany. Nad nią mamy bardzo duże łóżko dwuosobowe, tutaj salon w takiej podkowie, co jest typowe zwykle bardziej dla przyczep niż dla kamperów, jednak tutaj tej przestrzeni jest bardzo dużo, również naprzeciwko bardzo szeroka kanapa. Przechodząc dalej, naprawdę duża kuchnia z obszernym blatem roboczym, z kuchenką gazową, z lewozmywakiem, z bardzo pojemnymi szufladami.
to jeszcze dzielonymi. Po przeciwnej stronie lodówka, nad nią piekarnik gazowy, tutaj też obszerna szafa ubraniowa. Dalej kolejna szafa ubraniowa, jak widzimy auto jest w pełni rodzinne i znajdziemy tutaj bardzo dużo miejsca. Może zamienimy się teraz miejscami, tak żebym mógł też pokazać Państwu część tylną, gdzie znajdziemy kolejne dwuosobowe łóżko. Po jednej stronie bardzo obszerna kabina prysznicowa, a na jej przeciwko część toaletowa. Jak widzimy, w tych wymiarach pojazdy nie są skazane na żadne kompromisy. Każda tutaj część tego pojazdu jest bardzo obszerna, bardzo pojemna i doskonale zorganizowana. Podsumowując, tak jak widzimy, Detlefs swoimi nowościami, ale nie tylko, zajął całą halę 7A. Także tutaj wybór tych pojazdów jest ogromny. Wiele tych pojazdów, zarówno jeżeli chodzi o Detlefsa, czy pokazywaną wcześniej Laikę, czy Chimera oraz RIB, możecie Państwo obejrzeć lub wkrótce zobaczyć w naszych salonach. Bardzo dziękujemy Wam za obejrzenie tej prezentacji. Zapraszamy Was na kolejne prezentacje. Dziękujemy, że byliście z nami tutaj w trakcie tych targów, a już wkrótce też zapraszamy Was na targi poznańskie, które odbędą się na początku października, gdzie pewnie z wieloma z Was będzie okazja porozmawiać. Ja nazywam się Przemek Wąsik. Miałem przyjemność prezentować Wam wszystkie nowości na targach Caravan Salon w Düsseldorfie. Zapraszam Was do kontaktu z naszymi handlowcami, z naszymi doradcami i zapraszam oczywiście do odwiedzenia obu naszych salonów, zarówno w Jankach, jak i w Gaju. Dziękuję.